Nazywam się Andrzej Szczęsny, mam 33 lata. Od 14 lat uprawiam narciarstwo alpejskie, jestem paraolimpijczykiem. Dla mnie te skoki są na pewno przełamywaniem kolejnych barier. Po raz pierwszy zobaczyłam Andrzeja Szczęsnego na treningu, to przyznam się szczerze, że byłam naprawdę bardzo zaniepokojona, bo nie wiedziałam, na ile mu ta jego niepełnosprawność pozwoli. Ale po 2 minutach radził sobie tak samo dobrze, jak nie lepiej, jak reszta moich zawodników. Moim największym problemem jest stanąć na krawędzi. Poukładać sobie wszystko w głowie i wskoczyć. Nie jest do końca też tak, że ja się nie boję. Najbardziej obawiam się tego, że jeżeli będę stał na górze, będę miał problemy z utrzymaniem równowagi.